Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo prosto i bardzo szybko, bo dzisiaj serdecznie zapraszam na leniwą szarlotkę, czyli pyszne domowe ciasto bez pieczenia. Myślę, że można nazwać tę szarlotkę także szarlotką duszoną, dlatego że do jej przygotowania wykorzystam patelnię lub garnek o szerszej średnicy i jabłka krótko podduszę. Uwielbiam klasyczne pieczone szarlotki, jednak nie zawsze mam czas i możliwości na upieczanie takiego ciasta, więc ten przepis jest naprawdę świetną alternatywą. Szczególnie, że szarlotka naprawdę wiele nie odbiega smakiem od takich klasycznych szarlotek, które znamy z domowych wypieków. No nic, zainteresowanych serdecznie zapraszam. Przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, link w informacjach pod filmem. A teraz już nie przedłużam, tylko zaczynamy. Będzie prosto, pysznie, smacznie, a więc do dzieła! Zaczynam od przygotowania jabłek. To będzie najdłuższa część całej szarlotki i gdy masa jabłkowa będzie już gotowa, ciasto praktycznie będzie można zrobić dosłownie w kilka minut. Biorę 8 jabłek, przyjmuję przelicznik, jedno jabłko na jeden kawałek ciasta i ja dzisiaj zrobię to ciasto w takiej szklanej foremce na 8 kawałków. To pudełko ma wymiary około 20 na 13 cm, więc krojąc dwa rzędy po 4 kawałki uzyskam 8 kawałków wielkości mniej więcej 4 na 5 cm. To tak z matematyki kuchennej, a opowiadam to po to, żeby dać Wam wyobrażenie, bo jak widzicie, obieram już jabłka, 8 jabłek umytych i osuszonych kroję teraz w ćwiartki, wykrawam gniazda nasienne, obieram ze skórki, a następnie kroję w bardzo cieniutkie plasterki lub ścieram na tarce o grubych oczkach. Ja pokroję w plasterki, bo lubię wyczuwalne kawałki jabłek w szarlotce. I obierając i krojąc powiem jeszcze, że jest to szarlotka, którą robię drugi dzień pod rząd, dlatego że wczoraj zrobiłam taką eksperymentalną szarlotkę w mniejszym pudełku. Miałam kilka jabłek na zbyciu i zrobiłam taki eksperyment, wyszło to bardzo smakowicie. Ta wczorajsza szarlotka wygląda tak. Cieniutki, czekoladowy spód, dużo jabłek i taka kruszonka z domowej granoli. Szarlotka jest wilgotna, bardzo przyjemna do jedzenia, pełna smaku i naprawdę jabłka o tej porze roku smakują chyba najlepiej, więc myślę, że miłośników szarlotek nie muszę do nich przekonywać. Szarlotka przechowywana w lodówce po przełożeniu na talerzyk wygląda tak. No i właśnie do takiego efektu będziemy dążyć i dzisiaj, bo po prostu odtwarzam ją ponownie, tym razem w nieco większym pojemniku na 8 kawałków, które myślę, że zjemy w ciągu jednego, maksymalnie dwóch dni, jak znam życie. No dobrze, jabłka pokrojone, teraz przekładam je na patelnię lub garnek o większej średnicy. U mnie patelnia, włączam grzanie i zaczynam podgrzewać, co jakiś czas to będę mieszać i jednocześnie od razu to doprawiam. Dość sporo cynamonu, ponieważ ja lubię jabłka i cynamon, to połączenie jest dla mnie po prostu przegenialne, więc tak myślę, że dwie łyżeczki tutaj dałam. Jeśli jabłka są słodkie, to już nie dosładzam, jeśli są mniej słodkie, to dodaję syrop klonowy. Ja mam dwa gatunki jabłek tutaj, mniej słodkie i bardziej słodkie, więc dosłodzę to, dodając do jabłek dwie łyżki syropu klonowego i co jakiś czas mieszając podgrzewam, dusząc jabłka, aż zmiękną, puszczą sok i delikatnie odparują. I ja na początek przykrywam patelnię i zwiększam grzanie tak, żeby jabłka dusiły się na dość dużym ogniu, szybko mięknąc, a pod koniec duszenia podnoszę pokrywkę, zmniejszam grzanie i co jakiś czas mieszając doprowadzam do sytuacji, że jabłka odparują i staną się takie w miarę gęste. Dobra, tak wygląda sytuacja mniej więcej 2-3 minutki przed odparowaniem i teraz szykuję zagęstnik do tych jabłek. W tej wczorajszej wersji nie dodawałam tego zagęstnika, więc masa jabłkowa po odparowaniu jest całkiem stabilna i ciasto ładnie trzyma kształt na talerzyku, co widać teraz właśnie na przebitkach. Dzisiaj spróbuję troszkę zagęścić tę masę i porównam oba warianty. Zatem do kubeczka dodaję 2-3 łyżki mąki ziemniaczanej. Ja na tę ilość jabłek dodam 2 łyżki. Dodaję 2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Jeśli trzeba, uzupełniam wodą. 1-2 łyżki przygotowanej, ostudzonej wody, tak żeby dobrze rozprowadzić tę mąkę bez grudek. Mieszam. I tę mieszankę za chwilę dodam do jabłek, tylko najpierw dosypię tutaj jeszcze 2 łyżki chia. Chia dodawałam do tych wczorajszych jabłek, myślę, że one pomogły związać tę masę jabłkową, więc jeśli chcecie pominąć mąkę ziemniaczaną i sok cytrynowy, to można. Ja dzisiaj próbuję kolejnego wariantu, czyli rozszerzam troszeczkę eksperyment. 2 łyżki chia, moja mieszanka z sokiem cytrynowym i mieszam, doprowadzam do zagotowania, po czym wyłączam grzanie i odstawiam na bok. W przepisie na blogu rozpiszę dwa warianty. Ten wczorajszy bez mąki ziemniaczanej z semem tylko chia i ten dzisiejszy, który widzieliście przed okiem kamery. Obie szarlotki wyszły bardzo dobrze, więc który wariant wykorzystacie, pozostawiam Waszej decyzji.
Dobra, teraz spód. Do formy, w której szykuję ciasto, dodaję granolę. To jest domowa granola. To jest mieszanka podpieczonych płatków owsianych, siekanych orzeszków, rodzynek i tutaj dodałam chyba ekspandowaną kaszę jaglaną jeszcze. Płatki przed podpieczeniem skropiłam syropem klonowym, więc ta granola jest taka delikatnie słodka. I jak przygotować taką granolę pokazuję w osobnym filmie, więc podlinkuję do niego, rzecz jasna, można go obejrzeć. Ale podpowiem też, że można skorzystać z samych tylko podpieczonych płatków owsianych, też będzie dobrze. W takim wypadku wkładam płatki na gorącą, suchą patelnię, podpiekam, aż zaczną apetycznie pachnieć i delikatnie się zrumienią, po czym przekładam do formy, w której szykuję szarlotkę. I reszta bez zmian w stosunku do dzisiejszego przepisu. Do granoli dodaję 2 łyżki ciemnego, mocnego kakao, 2 łyżki chia, mieszam, rozprowadzając równomiernie. I następnie dolewam mleko kokosowe, tyle żeby związać tę masę i stworzyć taki wilgotny, stabilny spód. Nie mokry, ale taki, żeby ta masa była związana. I ja na szklankę granoli dodaję mniej więcej 0,5 szklanki mleka kokosowego. Mieszam, dociskam do dna łyżką lub szklanką, tworząc taki stabilny spód. Zobaczcie, wygląda to tak. I na to wykładam masę jabłkową z patelni, jeszcze gorącą. Ona dodatkowo stygnąc jeszcze delikatnie nawilży ten spód i zwiąże się z nim, tworząc taką stabilną całość. Delikatnie dociskam, wyrównuję i jeszcze ciepłą posypuję granolą, która zastąpi mi kruszonkę. Posypuję z wierzchu kilkoma łyżkami, tak żeby przykryć te jabłka. Delikatnie dociskam granolę bądź podpieczone płatki, jeśli decydujecie się na wariant tylko z płatkami. Dociskam do jabłek, tworząc taką swoistą kruszonkę. Granola jest o tyle lepsza od podpieczonych płatków, że ma w sobie i orzeszki, i rodzynki. I naprawdę ta szarlotka bardzo zyskuje na smaku, podczas gdy jabłka w środku to po prostu same jabłka z dodatkami smakowymi. No dobrze, i to w zasadzie cała filozofia. Przykrywam i wstawiam do lodówki na kilka godzin, spokojnie można na noc. I kiedy szarlotka się schłodzi, można kroić i podawać. Tak jak wspomniałam, ja kroję na 8 części, zatem 2 rzędy po 4 kawałki. Oczywiście można kroić większe, nic nie stoi na przeszkodzie. Wyjmuję, przekładam na talerz i podaję. Ponieważ szarlotka w tej wersji jest schłodzona, to dla nas bez żadnych dodatków, naprawdę taka jak teraz widać na talerzu, smakuje po prostu wyśmienicie. Klasyczne pieczone szarlotki lubię podawać lekko ciepłe, na przykład z kulką lodów lub z bitą śmietaną, ale ta szarlotka jest schłodzona, pełna smaku, bardzo jabłkowa i naprawdę nie wymaga żadnych dodatków, no po prostu pyszna. Jak sami też widzieliście, jest banalnie prosta do zrobienia, dlatego nazwa leniwa szarlotka myślę, że jest całkiem adekwatna. Gorąco zachęcam do wypróbowania przepisu. Szarlotka na talerzu prezentuje się tak i polecam się do spróbowania. Jeśli zechcecie ją odtworzyć, to wszystko precyzyjnie rozpisane krok po kroku znajdziecie jak zawsze na blogu skutecznie.tv. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć, więc serdecznie do tego kliknięcia zapraszam. Dziękuję za doglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj. Przepysznych szarlotek Wam życzę, schłodzonych i cudownie jabłkowych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego!